Dzisiaj jesteśmy na kolejnej edycji Monika Pyrek Camp, tym razem w Szczecinie, w Netto Arenie. Chcemy pokazać dzieciakom, że przede wszystkim sport to świetna zabawa. Dzieciaki mogą się wyszaleć, a tej energii w tym wieku mają bardzo dużo. Więc teraz musimy wykorzystać tą im naturalną chęć i nauczyć ich takiego naturalnego nawyku, żeby w trakcie nudy, żeby pierwszą myślą było to, żeby pójść na spacer, pobiegać, pójść na rower, czy po prostu pograć w piłkę. Camp jest oparty też na różnych aktywnościach, elementach też treningu tyczkarskiego, więc dzieciaki nie tylko skaczą, co jest oczywiście największą frajdą, ale też biegają, biegają przez płotki, to jest nauka rytmu. Też mają elementy gimnastyczne, akrobatyczne, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby pokazać im, że właśnie w trakcie uprawiania sportu wydzielają się w naszych głowach endorfiny, hormony szczęścia, które wpływają bardzo korzystnie na nasze samopoczucie. A przecież wszystkim nam zależy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. A sport może to uczynić.